Szopki zacząłem robić w 1968 roku, kiedy miałem 10 lat. Wcześniej robił szopki ojciec. Traktuję to jako hobby. Robi się tą szopkę raz do roku, tylko i wyłącznie na konkurs. Więc będzie to jakaś 46. szopka, którą wystawiam. Po prostu dopóki sił wystarczy, człowiek będzie robił. Ojciec mój ma w tej chwili 85 lat i dalej robi szopki. Zdrowie mu dopisuje i robi szopki duże. Na początku się wzorowałem na ojcu. Po jakimś czasie zmieniłem w ogóle styl. I używam tylko trzech kolorów. Złoty, czerwony i zielony. I dodatki czasami niebieskie. Staram się poprawiać swoje dzieła na coraz lepsze. Dużą szopkę trzeba robić już od stycznia, żeby zdążyć na konkurs na grudzień. Średnią szopkę zaczynam robić przeważnie w sierpniu, a małą szopkę jestem w stanie zrobić w 3 miesiące. Szopka jest zbudowana z tektury stanioli. Przede wszystkim musi się opierać na fragmentach Krakowa. W tym roku w mojej szopce nie ma fragmentów Wawelu, ale za to są fragmenty kościołów krakowskich. Jest kościół świętego Józefa w Podgórzu, kościół mariacki, kościół dominikański. Lalki są robione główki z modeliny, a ubranka są wszystko szyte własnoręcznie. To jest rzecz, która mnie uspokaja. Ja nawet jak przychodzę z pracy zdenerwowany, wolę sobie siąść do szopki i nie interesuje mnie nic dookoła mnie oprócz tego, co robię. Pierwszy czwartek grudnia każdego roku zwieńczeniem każdego wysiłku szopkarzy jest wystawienie szopki na konkurs, po czym szopki są przenoszone do Muzeum Historycznego i tam będą szopki oceniane i przyznawane nagrody. Nagrodę drugą otrzymuje pan Zbigniew Gilert. W ostatnich latach coraz więcej właśnie młodzieży bierze udział w konkursach szopek. Chciałbym, żeby wnuki przejęły to po mnie, żeby tradycja została po prostu w rodzinie, żeby się dalej to ciągło. W Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych organizujemy warsztaty pod tytułem Dawne i współczesne zwyczaje świąt Bożego Narodzenia, w których biorą udział Herody z Zielonek, jedna z najsłynniejszych w Polsce grup kolędniczych. Warsztaty mają charakter zdecydowanie edukacyjny i nawet ta część, która pokazuje i prezentuje obrzęd Herody, jest tłumaczona po to, żeby małe dzieci mogły wiedzieć, co oglądają, bo obrzęd ten nie jest zbyt prosty i czasami nawet dla osób dorosłych może nie być czytelny. Robimy wszystko, co możemy, żeby dzieci dokładnie wiedziały, w czym uczestniczą i żeby ta kultura ludowa, którą im przedstawiamy, i regionalna, i w tym wszystkim narodowa w efekcie, poszła razem z nimi w świat i została w nich. I żeby były w stanie być w tej kulturze żywymi po prostu uczestnikami. Co powinno być na szczycie choinki? To jest świat. Okrągła ozdoba z papieru, wcześniej wykonywana z opłatka, która przypomina kulę trzymaną przez Pana Jezusa z krzyżem na wierzchu. Jeżeli wcześniej zaczniemy dzieciom przekazywać kulturę regionalną, która niestety powolutku zanika, wtedy jest szansa, że część tej kultury uratujemy. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże.
Myślę, że sprawiamy ogromną radość dzieciom i to jest niesamowite, że w czasach, kiedy dzieci głównie siedzą przed komputerem i grają w gry, potrafią wejść tak zupełnie na żywo w takie spotkanie. Prawda jest też taka, że pokazujemy zwyczaje i obrzędy z bliska, nie opowiadamy o nich, nie pokazujemy tego na planszach, pokazujemy żywe, prawdziwe grupy obrzędowe. Pokazujemy śpiew, muzykę, taniec ludowy, a także mowę, która jest ciekawą sprawą dla dzieci miejskich. Wszystkie te elementy plus wkładanie elementów plastyki obrzędowej, czyli dzieci na przykład wykonują palmy przed niedzielą palmową, jest czymś ciekawym dla nich i widać, że w sposób bardzo żywy na to reagują, co jest wielką naszą chlubą.